drodzy, jak w czasie każdej mszy świętej towarzyszy nam Boże Słowo, to dzisiejsze jest związane z dzisiejszym dniem, ze środą w siódmym tygodniu zwykłym, ale w bardzo dobry sposób odwołuje się do naszej uroczystości. Oto pierwsze czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Ostatecznie rzecz biorąc, zwraca uwagę na to, aby człowiek nie był zbyt pewien tego wszystkiego, co sam jest w stanie tylko zrobić. Aby potrafił dostrzec coś, co jest o wiele bogatsze w jego życiu, co jest dziedzictwem minionych dni, ale i szansą na następne. Szansą, która będzie związana z tym, w jaki sposób on sam będzie do tego podchodził, w jaki sposób znajdzie pomoc innych, w jaki sposób inni, nawet chociażby wykonując, wydawałoby się, swoje codzienne obowiązki, będą potrafili go wesprzeć w tym, co on przeżywa. Bo w to wszystko jesteśmy wpisani. Jakże niesamowicie brzmiało zakończenie tego pierwszego czytania, zresztą też niesamowicie odczytanego. Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy. My jesteśmy jako ci, którzy wiedzą, że coś dobrego umiemy uczynić. Jesteśmy tutaj jako ci, którzy chcą to czynić w trosce o to, co my przeżywamy, ale również i w trosce o innych. I ta myśl człowieka, który podchodzi do swojego życia z różnymi przemyśleniami, z różnym nastawieniem, jest również podjęta w dzisiejszej Ewangelii. Nie bez powodu chcę podkreślić, że to jest 9 rozdział Ewangelii według świętego Marka. Ten rozdział zaczyna się od wydarzenia, kiedy Jezus przemienia się na górze i są świadkami tego wydarzenia trzej uczniowie: Piotr, Jakub i Jan. I później, kiedy schodzą z tej góry przemienienia, są świadkami tego, że tych pozostałych 9 uczniów stoi wobec tłumu ludzi, a w tym tłumie jest ojciec z chorym swoim synem i mówi do Jezusa: przyprowadziłem do ciebie mojego chorego syna, a twoi uczniowie nie potrafią go uzdrowić. Chrystus go uzdrawia. I zobaczcie, nie mija właściwie ileś godzin, a dzisiaj słyszymy, że jeden z tych uczniów, Jan, staje przed Jezusem i mówi tak: my nie potrafiliśmy, ale inni potrafią. I my żeśmy im zabraniali, bo nie chodzą z nami. Pan Jezus równie dobrze mógł powiedzieć: a wy chodzicie i nie potrafiliście. To jest tylko pewna ogólna myśl, która zwraca uwagę właśnie na to, skąd czerpiemy siłę do tego, co przeżywamy. W jaki sposób potrafimy to sami dostrzec, w jaki sposób potrafimy o to się troszczyć, ale również jaki wpływ mamy na innych. I dzisiaj te myśli odwołujemy do was, drodzy kominiarze, właśnie nie wiem, kominiarki? Nie. Panie, pani kominiarz. No właśnie. Kiedy wspominałem w ostatnich dniach, że dzisiaj będę miał okazję uczestniczyć w tej uroczystości, to oczywiste, mówię oczywiste, bo tak to się utarło, że wyjściowo mówią: no to szczęście. Tylu kominiarzy w jednym miejscu i w jednym czasie. Ale zastanawiałem się, w jaki sposób odnieść waszą służbę, wasze powołanie, wasze obowiązki do tego wszystkiego, co my w naszym życiu przeżywamy, również i w życiu wiary. I nawet konsultowałem, żeby nie popełnić takiego błędu, jak przed chwilą z panią kominiarz, bo kiedy się patrzy na różne wasze wizerunki, to jest kominiarz w swoim stroju, ale ma drabinę i ma linę, na której jest kula i szczotka. Pytałem, czy to
ma jakąś specjalistyczną nazwę. Powiedziano mi, że nie. No to kula i szczotka. I teraz zobaczcie, jeżeli byśmy spróbowali przywołać taki obraz, że jakikolwiek komin jest tak naprawdę pewnym znakiem tego wszystkiego, co my jako ludzie przeżywamy, wykonując nasze różne obowiązki, ale jednocześnie zostawiając pewien ślad naszego życia duchowego również. Jeżeli te nasze czyny i nasze działania są cudowne, są idealne, są przepełnione dobrem, miłością, jako ludzie wiary, powiemy świętością, nie zostanie żadna sadza. Nie ma niczego, co by zabrudziło. Po prostu się spala czysto i tutaj bracia strażacy mogliby więcej powiedzieć, przepraszam, może nie do końca się wszystko czysto spala. Ale przyjmijmy ten obraz. I teraz to wszystko, co wy, drodzy bracia i siostry kominiarze, wnosicie poprzez swoją służbę, uświadamiacie nam, że potrzeba, aby to, co jest pewnym efektem naszego życia, niedoskonałego życia, żeby to oczyszczać, żeby nie zapchało się, żeby nie doprowadziło do takiej sytuacji, że to, co będzie naszą słabością, na tyle się nagromadzi, że zacznie nam szkodzić. Co więcej, w sposób nawet dramatyczny zaszkodzi. I kiedy tutaj przed mszą żeśmy się szykowali i padało pytanie, czy któryś z księży będzie spowiadał, to pozwolę sobie, po raz pierwszy to czynię, bo nigdy nie miałem okazji sprawować takiej mszy świętej dla tylu kominiarzy. Myślę, że wasza służba najpiękniej się wyraża w sakramencie pokuty. To jest właśnie ta nasza tajemnica naszej wiary. My stajemy wobec Pana Boga i uświadamiamy sobie, że w wielu naszych różnych życiowych sprawach nie byliśmy czyści. I zostały pewne owoce, pewne skutki. Daj Boże, nie zapchały zupełnie tego naszego duchowego komina. I potrzeba kogoś, kto wejdzie trochę wyżej, trochę od innej strony spojrzy, żeby można było przeczyścić, żeby można było dać nadzieję, że to wszystko, co będę dalej przeżywał, będzie po prostu dobre, będzie bezpieczne, będzie służyło mnie i tym wszystkim, którzy są obok mnie. I mówię o tym, moi drodzy, dlatego, żeby z tego zaczerpnąć moje życzenia dla was. Macie od tylu pokoleń i tylu wieków tak niesamowitą służbę zawierzoną. I ta Eucharystia też jest wdzięcznością za to, że ją wykonujecie. Wasza służba wnosi tak niesamowite owoce i dar bezpieczeństwa na to wszystko, co człowiek niesie w sobie i co przeżywa. I za to dziękujemy. Ale jednocześnie życzę wam, żebyście wykonując swoje obowiązki, abyście udoskonalając i rozwijając jeszcze bardziej, biorąc pod uwagę obecną technikę i różne możliwości, to w jaki sposób wy będziecie realizować swoje zadania, żebyście wy jako ludzie potrafili być ludźmi takiego czystego komina, życiowego, duchowego. Żeby to wszystko, co wy niesiecie w swoim życiu, co przeżywacie w waszych rodzinach, co niesiecie i obecność tutaj braci kominiarzy przy ołtarzu najlepiej pokazuje również we wspólnocie Kościoła poprzez różną służbę i wokalną i nie tylko. Żeby to rzeczywiście było też takim niesamowitym darem i niesamowitym umocnieniem tego wszystkiego, co wy niesiecie. Tak jak wspomniałem na początku, te dwa sztandary, które za chwilę poświęcę, jak zawsze są znakiem. Są znakiem tego, co jednoczy. Są znakiem tych najpiękniejszych, najbardziej górnolotnych, tych najważniejszych zasad i wartości,
które chcemy realizować. Wasz patron, święty Florian, pokazał poprzez swoje życie i swoją świętość, że człowiek jest w stanie rozwinąć to, co Pan Bóg mu ofiarował, jest w stanie wspomóc innych, aby te Boże dary w nich były zachowane i się rozwijały. I jest w stanie być taką inspiracją i pomocą na długie wieki, bo przecież kilkanaście wieków jest patronem tak wielu ludzi, którzy ostatecznie rzecz biorąc, czy strażacy, czy wy, kominiarze, niesiecie troskę o to, aby dobro, jakie człowiek niesie w sobie poprzez swoje życie i to wszystko, co stanowi bogactwo jego życia, aby zostało zachowane, obronione i aby był pełen nadziei, że obok zawsze będą ci, którzy staną w gotowości, aby mu pomóc, aby doradzić, aby zabezpieczyć jego życie i dobro jego życia.